Siemanko, witajcie serdecznie moi drodzy, tutaj Tadzik. No i jak widzicie na załączonym obrazku, nic innego jak saszetki. No a dzisiaj otworzymy sobie którąś z nich. Już w poprzednim odcinku wczoraj wam zaprezentowałem moje zakupy. Pamiętacie, były dosyć spore. Oczywiście mówiłem, że cztery saszetki poświęcę na unboxingi w plenerze. Zakupiłem sobie właśnie 3 z FIFA 36 2017 oraz jedną z Old to Russia, żeby było trochę inaczej. No właśnie, zastanawiałem się, którą by tu otworzyć, ale na szczęście, moi drodzy, mam jeszcze monetę, naszą złotówkę, polską złotówkę. Widzicie, na takiej skałce leżą te, saszetki, no i tutaj widzę, trochę trudno jest im, że tak powiem, utrzymać równowagę. No a ja teraz muszę znaleźć monetę. Trochę będzie problem, a nie, dobra, nie ma problemu, proszę bardzo, tutaj mamy monetę, naszą 2 złote, elegancko, teraz zrobimy rzut monetą właśnie, ponieważ nie mogę się zdecydować, którą tutaj saszetkę otworzyć, czy właśnie z RTR, tak, czyli z Road to Russia, czy właśnie z FIFA. Moi drodzy, zanim to jeszcze zaprezentuję wam, gdzie się tak dokładnie znajduję, właśnie obecnie nagrywam tutaj w moim miasteczku, w pobliskiej plaży, dosłownie, nie wiem, jakieś 150 metrów mam od mojego domu, a tak to obecnie wygląda. Jak już pewnie widzicie, plaża w żadnym razie nie jest piaszczysta, bo ogółem na Malcie te plaże są rzadkością, tak? Takie plaże właśnie z piaskiem. No, tutaj ludzie sobie siedzą. Właśnie mam godzinę, nie pamiętam już którą, chyba 17, 18, coś takiego. Jest bardzo jeszcze wysoko słońce. Oczywiście upały już od samego rana. Już powoli zachodzi, w sumie, no dobra, jeszcze nie zachodzi, ale już jest po tej stronie właśnie zachodniej. Jak widzicie, takie można powiedzieć, no nie do końca klify, ale wyobraźcie sobie, że to natura ukształtowała tutaj cały ten teren. No ale nie ma piasku, nie ma piasku, robi się tutaj dosyć szybko, głęboko. No ale oczywiście jeszcze jeden unboxing zrobię na piaszczystej plaży, na takiej, w której, no można powiedzieć, jest jak z katalogu. Może, czyli takie czysty kolor niebieski, tak? Tutaj tego nie widzicie, to prawda, no bo od słońca się odbija od morza, tak? I, no, znaczy, no widzicie, widzicie, tylko nie widzicie tego tego koloru, tak? Dobra, mniejsza. Tak to właśnie wygląda. Ja niestety teraz pod słońce nie widzę, jak to wygląda właśnie, czyli tam dobrze to wszystko widzicie. Jeszcze raz tutaj dla upewnienia wszystko wam pokażę. No a my tutaj jesteśmy po prostu, można powiedzieć, no właśnie tam z tyłu jest hotel jakiś, jakieś puby, jakieś miejsce imprez. Dobra, rzucamy tą monetą, czekajcie tylko, gdzie ja ją dałem. O kurczę, mam nadzieję, że nie zgubiłem. A nie, dobra, tutaj mam na spodniach, taki ze mnie hilary. Dobra, rzucamy. Dobra, reszka, czyli ten orzełek. Znaczy, Boże, to orzełek to nie jest to samo co reszka chyba. No nie wiem, nie robiłem chyba, albo już to rzadko robiłem rzuty monetą. W każdym razie orzełkiem będzie właśnie też te drogi do Rosji, a z FIFA 36 będzie reszka. No to co, rzutamy. Uwaga. A dobra, mam jedną rękę, to może tak nie zrobimy. Zobaczymy. Tak po prostu orzuciłem. No i proszę Państwa, mamy orzełek. Czyli wychodzi na to, że otworzymy sobie saszetkę z drogi do Rosji. No trochę nie tak, jak się spodziewałem, no ale widzicie. Jak się okazało właśnie, moi drodzy, statywik mam taki mały, lecz... sorry za rozkojarzenie, ale się patrzy na spadochron. Jeszcze też wam pokażę. No właśnie, ale... trochę nie tak, jak zamierzałem. Myślałem, że jednak los będzie chciał, żebym tu saszetkę FIFA którąś otworzył. No ale dobra, skoro już tak jest, to trudno. Właśnie tak a propos tego statyfiku, okazało się, że mam. I wczoraj tak naprawdę mogłem nim nagrywać. Sam o tym nie wiedziałem, ale okazało się, że SpongeBob po coś wziął. W zasadzie nie wiem po co.
No dobra, no a jak widzicie tutaj też, tutaj to już w ogóle chyba statywu bym nie brał, tak, bo tutaj jest sporo nierówności, tak, w żadnym razie nie mógłbym jakoś normalnie rzucić tą monetą. Dobra, wybraliśmy orzełka, w takim razie otwieram sobie zaszeczkę w drogi do Rosji. Moi drodzy, niestety będę musiał badać cięcie ponownie. Okej, moi drodzy, w takim razie wyciągamy, już otworzyłem. O matko, mówię wam, strasznie się czuję, jestem tak spalony wręcz. Moi drodzy, w zasadzie to tylko jeden raz grałem właśnie ze SpongeBobem, wbiłem. Tylko jeden raz na piaszczystej właśnie plaży, długo tam dosyć byłem, no ale nie spodziewałem się w życiu, że tak się mocno opalę. No a jeszcze nadal na tym słońcu, moi drodzy, nawet nie chciało mi się wychodzić. Jest jeszcze naprawdę wczesna dosyć godzina, 18 to nie koniec dnia. Słońce cały czas jest wysoko, cały czas ono jest i cały czas taka sama temperatura się utrzymuje. Powietrze tam jest strasznie, strasznie gorące, tak więc jeszcze mam ograniczenie czasowe, bo dosyć sporo nagrań mam na mojej kamerze i zdjęć, tak więc nie opróżniłem jej sobie, bo nie miałem w zasadzie czasu, tak więc mam pewne ograniczenia, więc szybko lecimy. Mamy tutaj koronę z Meksyku. O proszę bardzo, pierwsza powtórka. Daje się Mercado z Argentyny, właśnie pamiętam tego gościa. To był chyba gość, który otworzył nam właśnie moją przygodę z drogą do Rosji. Ciekawe, jak będzie długa ta przygoda. Tu mamy jeszcze Alissona z Brazylii, Giroud Szwajcaria i dwie karty specjalnie. Najpierw zaczniemy od Defensora, bo właśnie widzicie drugą kartą specjalną. Zdaje się, bo mam nadzieję, że to nie bazówka. Jest właśnie napastnik, więc podejrzewam, że tym napastnikiem mógłby być ktoś lepszy. Dlatego zacznijmy od obrońcy. Zakładam z góry, że to będzie defensive. Czy się zgadza? Tak, jest to defensive rock, Gary Medel. Tak sobie, ale najważniejsze, że nowa karta, a tą drugą jest fans favorite, Thomas Müller, Niemiec. No spoko, może być. Jak na taką jedną saszetkę. Najważniejsze, tak jak mówiłem, jest to, że nie traciliśmy powtórki. No i to, moi drodzy, krótka piłka w tym odcinku to na tyle. No a tak właśnie jeszcze wracając do ostatniego wczorajszego, to nie wróciłem, znaczy zapomniałem po prostu o tym powiedzieć. Miałem tyle rzeczy do powiedzenia, że zapomniałem powiedzieć na temat tego starter paku właśnie maltańskiego, z tej ligi maltańskiej, jak się okazało. Znaczy, ja już wcześniej wiedziałem, tylko tak jak mówiłem, po prostu miałem zbyt wiele rzeczy do gadania i nie zdążyłem wszystkiego powiedzieć, dlatego właśnie teraz wam powiem. No właśnie, tam może widzieliście, zresztą na pewno widzieliście, było napisane, że edycja, to jest starter pack z edycji 2011 roku jeszcze, tak więc 6 lat leżał ten jeden samotny starter pack w sklepie Panini. No ciekawe, czy przez tyle lat właśnie on tam leżał i nikt go nie wziął. No to ja byłem tym jedynym klientem Panini, który zakupił Ligę Maltańską. No, tak więc w zasadzie tylko tyle chciałem wam powiedzieć, tak, że ten starter pack nie jest jakiejś mega nowej edycji, tylko ze starszej. Dobra, moi drodzy, w kolejnych dniach otworzymy sobie, tylko już zostały nam trzy saszetki, wszystkie trzy saszetki z FIFA 365. No tak jak mówiłem, Ross wybrał inaczej, chciał, żebyśmy otworzyli saszetkę z drogi do Rosji. To nic nie szkodzi, najważniejsze, że już otworzyliśmy. Tego nie ma co robić, tak wielkie sprawy. Tak więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał. No i w kolejnych dniach, w zasadzie obecnie, mi zostało już tylko 5 pełnych dni wakacji. 5 pełnych. Oczywiście nie wliczając dnia powrotnego, tak, kiedy będę wracał do Polski. Tak więc zostało mi w sumie 5 pełnych dni wakacji i przez te najbliższe 5 dni będę miał do wyboru nagrać w różnych miejscach właśnie unboxingi tymi trzema taszetkami. Jeszcze jedna, tak jak mówiłem, będzie na plaży. Tutaj widzicie, nie za bardzo przypomina to plażę. Raczej jakieś tutaj takie wybrzeże, ale nie za bardzo przypomina to zwykłą plażę, gdzie można sobie pograć piłę. Nie za bardzo. No, przynajmniej radę nie grać w takim miejscu. No, bo można sobie wreszcie zrobić krzywdę. Dobra. Za dużo gadam, tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i do następnego.